Siemanko, z tej strony kapitan Nub. Siema. Tak w ogóle siema. Dzisiaj piesem tutaj jest u mnie. Jest wesoło. A wesoło jest z racji, iż dzisiaj AOC. Jak się to widzicie, jeśli widzicie ten film, to prawdopodobnie już wyszedł poradnik do AOC. No i już prawdopodobnie, jeśli go obejrzeliście, to już wiecie, jak to wygląda, jak to działa. A dzisiaj gram challenge'a takiego. A mianowicie będę grać Szwajcarium. Ale to nie będzie taki zwyczajny gameplay Szwajcarium, no bo to by było w sumie nudne. Specjalne w tym odcinku jest to, że gram Szwajcarium, a Szwajcaria jest neutralna. Więc nie mogę nikogo atakować. Jeśli już ktoś mnie zaatakuje, to mogę się tylko bronić. A jeśli przejmę ziemię, to nie mogę ich zagarnąć. Jedyne jak mogę uzyskać w ogóle ziemię, to jest przez aneksję. Więc myślę, że może być ciekawie. Zacznijmy od rozdania punktów technologii. Dam populację, ekonomię, badania, wojska. Żeby anektować, to potrzebujemy przejść wojska. Jeśli tego nie powiedziałem w samym łóżku, czym właśnie w poradniku, jak mówiłem. Przyrost z podatków. Pieniążki się przydadzą. No i skupujemy parę rund, żeby dostać pieniądze. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, mam już prawie 100 tysięcy, więc myślę, że jest to dobry czas, żeby zaanektować jakieś mniejsze państwo. Tutaj tak w ogóle jest stolica zła, bo powiem, to jest stolica, no ale to już nie prowadzę gry i to już nie jest moja wina. Zniewagi i wasalizacja. Zgodzili się, dobra. I to jeszcze może Andora? Też się zgodzili. To jeszcze ostatnie Słowenia. Trzeba trochę więcej z niebakim wysłać, no ale będzie jakieś większe państwo do zaanektowania, jeśli się zgodzą na tronie. Jeśli się zgodzą na tronie, przepraszam. Małe cięcie. Dobrze, zgodzili się. Jak widzicie, mam teraz bardzo ujemny balans, więc rozwiążę wojsko, ale nie całe. No bo jeśli coś, to muszę się móc bronić. Myślę, że jeśli już zajmę te trzy państwa, może ewentualnie jakaś Malta, może Cypr, jakieś takie mniejsze państwa, Libia, Izrael, Jordania, jakieś na razie mniejsze państwa, później takie typu Litwa, jakieś Węgry, Austria. Dobra, niech będzie. Zaanektuję ich. I się zgodzili. Czy drudzy się zgodzą? No to zgodzili się, dobra. Czy Słowenia się zgodzi? O kurde, nie tak. Mogę też od razu prowincji zażądać, ale wtedy jest myślę prawdopodobnie coś, że się uda, ale się udało. Jest spoko. Malta. Albo może od razu Tunezja. To też była opcja, tylko nie mam 30 tysięcy ekonomii, a ja mam 65 tysięcy. Może się zgodzą? Zgodzili się, dobra. Jak będzie teraz Malta?
cywilizacja na razie tylko. Cypr. Kurde, ja mam punktów ruchu. Znaczy dyplomatycznych, przepraszam. Jeszcze tylko te parę państw tutaj. Mam tutaj za dobre relacje. Dobra. Może Syria się zgodzi, ale to już bardzo nieprawdopodobne. Ale się zgodzili. Co dziwne trochę, ale dobra. Rozwiążę trochę tego wojska. I asymilacja by się przydała jakaś. No tylko, że niestety pieniędzy za bardzo nie mam, no. Syria chce niepodległości. Dobra. I tak nie wiem, bardzo nadziei, znaczy nie, no, nadzieję miałem. Północny Cypr. Jak mówiłem, ja nie mogę mieć wojen, więc muszę niestety. Ale muzyka włączona. Ale nie, no Tunezja, już miałem nadzieję, no. Dobra. Wyślij ultimatum, aneksja. Jest San Moi. Libia, znaczy Liban, przepraszam, Syria, Liban, niepodległość, Jordania. Dobrze. Teraz nie będzie Palestyna, nie znam niestety państwa. Irak, dobra. Irak się na pewno nie zgodzi, ale spróbować nie zaskodzi. No. Ale jak mówiłem, nikt nie szkodzi z tego. Zapytać się ich, czy chcą zostać wasalem, no i pięknie by było, no. Ale spróbuję już z takimi trochę większymi państwami, bo w końcu też już mam trochę więcej tej ekonomii. Ale kurde, nie, no, nie zgadzają się. Może trochę więcej. No wojska zrekrutować, no ale dobra, niech będzie. W ogóle Etiopia zaatakowała Egipt. Egipt przegrywa z Etiopią. Tego bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Co tu się na tym świecie dzieje w ogóle? Moment, ja zapomniałem zasymilować, jest. Pewnie już wy tam krzyczycie w komentarzach, dlaczego ty nie asymilujesz terenów? W ogóle co tutaj Albania porobiła? Dla tych, co są ciekawi, ta tutaj teraz, w tym momencie, w momencie jak to nagrywam, to skończyłem montować film z poradnika. Wiem, że trochę późno, no ale zawsze to lepsze niż nic, nie? Chorwacji się zgodzili. O kurde, nie, no już miałem plany wobec Gruzji. No niech już będzie. Czy Azerbejdżan? Azerbejdżan się zgodził. Armenia. Armenia. Zgodzili się, dobra. Syria. Syria, nie dam wam spokój. Syrianie, czy jakkolwiek się nazywają ludzie z Syrii. Irak niech jeszcze raz będzie. No, Irak się nie zgodził, ale Iran już tak. Może znowu Cypr. Dobrze. Udało się. I teraz czekamy na pokój.
Znaczy no, aż się skończy pokój. Bo jeśli nie wiecie, nie mogę tutaj. Jeszcze 23 tury muszę poczekać. W tym czasie zostawcie łapkę w górę i suba, bo inaczej przyjdzie w nocy Android i zjem wszystko z lodówki. Tym razem nie ja przyjdę w nocy. Ile to wojen jest w ogóle? Słowacja, nie mogę wojny, no niestety, no. Co w ogóle? Nie no, no to już z Austrią nie mam szans, no. Niestety. No to co się dzieje? Niemcy, no nie, no mojego wasala, żeby tak... O nie. Może uda mi się tam ostatnią prowincję zająć? Jest, dobra. Ostatnie dwie prowincje uda mi się zająć. To już... Już jest pisać coś w sumie. Czy chcecie zostać Czechy moimi wasalami? Nie chcecie. A czy jeśli wam pokażę jeszcze trochę więcej mojej armii, to czy będziecie chcieli? Teraz musicie po prostu. Nie chcecie. No. Wasza strata. A czy nie strata, bo ich nie mogę zaatakować. Niestety. To ja mam jakieś... Teraz zamknę ten parę krew w Spokanu. Jakieś spokojenskie. Co to ja nie gra? Nie mam punktów dyplomatycznych, niestety. Ale teraz już mam. Dobra. Może jeszcze pośnę i Hercegowina, niech będzie. Niech stracę. Ale ja chcę niepodległości, spoko. Trochę więcej wojska, które rekrutuję. I spróbuję teraz tutaj zanektować te mniejsze państwa, które tutaj już były moimi zasadami. Cypr jest. Syria czy będzie? Jest Syria, dobra. Czy Irek się zgodzi? Nie zgodził się, no niestety. Tak też bywa. Was też tutaj spróbuję zaanektować. A czy na razie... A tak, anekcja. Już byli się moimi wasalami. Szwajcaria w ogóle w Azji. To by się tego spodziewał. W ogóle Arabia Saudyjska ma mniej ekonomii ode mnie. To by się tego spodziewał. Ale dobra. Ile ma jeszcze wasalów? Więc tak, po tym mam jeszcze tylko bałkańskie kraje, no i Azerbejdżan. Dobrze. 19 tur, poczekam chwilkę. Jak widzicie, Szwajcaria już jest bogatszym krajem, od Polski nawet, no ale to już było wiadomo. Ale bardziej bogatszym, jeśli chodzi o ekonomię nawet. Z tego też będzie za bardzo nikt nie spodziewał. Może Polsce tak zanektuje, znaczy zwasalizuje. Dobrze. Litwa. Kurde, Polsce mnie zajęli. Słowacja. Dawaj twoje tereny. O nie, o nie. Zdawajcie mi no oni chcą niepodległości, no niestety. Muszę się zgodzić, bo nie mam wojny. A jeśli bym się nie zgodził, to oni by mi wypowiedzieli wojnę, no i by było słabo.
przez Serbię jako wasala. Co już jest całkiem mocnym boostem, jeśli byśmy ich zaakceptowali. Ale już pogardzie się nie zgodzi. Dobra. Może Bałtyki? Jeszcze myślę, że Bałtyki i kończymy odcinek, bo już ze Szwajcarii zabiliśmy bardzo mocny kraj. Mam tutaj jeszcze parę wasali, z niektórymi już mi się skończyły rozejmy, z niektórymi już nie, przepraszam. Litwa, Polsza, anekcja. Dobrze. Litwa, anekcja. Łotwa, rozejm. Niestety. Dobra, już to nie zostawię. Łatwa anekcja. No jak widzicie, teraz taka Szwajcaria. Wiecie, tutaj ma 358 tysięcy ekonomii. I z tym jest mocniejsza od takiej Irlandii, od Belgii i Holandii razem wziętych. I tym zrobiłem ze Szwajcarii potęgę. Jak widzicie, tutaj mam Szwajcarię, tutaj Szwajcarię, tutaj wszędzie takie kawałki Szwajcarii i tutaj taki duży, większy kawałek Szwajcarii. Więc ja was żegnam z dzisiejszego odcinku z AOC, z challenge'u. No i przecież mam miłego dzionka, no i nie zostaw... Albo zostawcie łapkę w ogóle lepiej. A jeśli nie zostawicie, to przyjdzie mój brat, mój osobiście brat. No i zje wam kabel internetu, więc musicie się go bać. Nie wiem, co ja tutaj robię z monitorem, ale nie zwracacie na to uwagi. No, więc musicie zostawić łapkę w górę, no i żegnam was.